Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku opowiem Wam o tym, jak będę robił cyrkulację ciepłej wody podczas remontu łazienki i kuchni. Taki obieg zapewnia nam bardzo szybko ciepłą wodę w kranie. Partnerem tego odcinka jest firma Grundfos, która produkuje pompy do centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody i wiele, wiele innych specjalistycznych pomp. Na samym początku opowiem Wam, dlaczego postanowiłem założyć cyrkulację ciepłej wody użytkowej podczas remontu. Opowiem Wam o sytuacji, która teraz jest i do której będę dążył. Chodzi oczywiście do instalacji ciepłej wody użytkowej. Na tą chwilę w piecu dwufunkcyjnym jest przygotowana woda użytkowa, można powiedzieć w czasie rzeczywistym. Odkręcamy kran, czekamy aż piec zacznie ogrzewać wodę i w niektórych przypadkach czekać trzeba było 1,5–2 minuty. W zależności od tego, jak daleko będziecie mieli ten piec od ujęcia wody, no to ten czas będzie krótszy albo dłuższy. Na ten czas oczekiwania składały się dwa elementy. Po pierwsze, piec sam w sobie musiał się nagrzać do odpowiedniej temperatury. Po drugie, pojemność wody w rurach pomiędzy piecem a ujęciem wody też zajmowała jakąś objętość. I trzeba było poczekać, aż ta woda zimna spłynie. Dodatkowo piec nagrzeje się i dochodził jeszcze czynnik słabego ocieplenia rur, czyli zanim ta woda ciepła dotarła do ujęcia wody, no to jeszcze po drodze musiała ogrzać cały beton, w którym były zatopione rury ciepłej wody użytkowej. Następnym minusem, jaki pojawiał się podczas korzystania z tego typu rozwiązania, był taki, że jeżeli podczas brania prysznicu chcielibyśmy wyłączyć tą ciepłą wodę i dobrze się namydlić, umyć, no to w tym czasie ta woda w rurkach oddawała ciepło do betonu, piec ostygał i potem, żeby na nowo włączyć wodę ciepłą, trzeba było znów odczekać, aż ten piec nagrzeje się na nowo. No i w takim przypadku często słuchawkę odwracało się na ścianę, woda ta ciepła cały czas leciała po płytkach, a w tym czasie trzeba było się namydlić. Było to bardzo niekomfortowe, dlatego postanowiłem właśnie założyć tą cyrkulację ciepłej wody użytkowej. Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej musi współpracować z zasobnikiem wody. Dlatego, gdy będę wymieniał piec, no to zakupię piec już, można powiedzieć, jednofunkcyjny z możliwością podgrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Mniej więcej to tak wygląda, że jeżeli w zasobniku wody temperatura spadnie poniżej wymaganej, czyli ustawiamy sobie, że w zasobniku, w połowie zasobnika temperatura nie może spaść poniżej 55 stopni. No to gdy piec wykryje, że ta temperatura spadła poniżej zadanej, przełączy zawór trójdrożny tak, żeby cała ciepła woda nie szła na ogrzewanie budynku, tylko została skierowana na wężownicę do tego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zaopatrzyłem się w zasobnik ze stali kwasoodpornej o objętości 250 litrów. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze dodatkowo trzeba do takiego zbiornika dokupić, naczynia przeponowe i inne elementy układu, no to będzie w filmie o tym, jak podłączam już ten zasobnik do mojego układu ciepłej wody użytkowej. W tym filmie skupię się tylko na cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Jeżeli macie już istniejącą instalację ciepłej wody użytkowej, no to nie da się założyć jakiegoś elementu i że ta cyrkulacja u Was będzie działała, ponieważ do cyrkulacji jest potrzebna dodatkowa rura. I tutaj widzicie, że mam trzy rury. Niebieska to jest zimna woda, dwie czerwone, jedna jest większej średnicy, druga mniejszej. Za pomocą rury z większym przekrojem doprowadzam ciepłą wodę użytkową w okolice kranu, baterii mieszającej i powrót do baniaka zrealizowałem rurą 17 mm. średnicy. Na końcu tego powrotu, zaraz przed zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zamocowałem pompę Grundfos. I teraz opowiem Wam, jak ten układ będzie działał. Pompa Grundfos posiada czujnik temperatury na przewodzie, który montujemy na wodzie zasilającej, która wychodzi z zasobnika ciepłej wody użytkowej. Taka pompa, po wykryciu, że została pobrana ciepła woda użytkowa, a wie
o tym dlatego, ponieważ czujnik pokazuje, że temperatura wzrosła, pompa zaczyna się uczyć, kiedy potrzebna nam jest ciepła woda użytkowa. Często jest tak, że zawsze wstajemy rano do pracy, no to używamy ciepłej wody, wieczorem bierzemy kąpiel i ta pompa dodaje sobie te przedziały czasu, w których musi się uruchomić i doprowadzić ciepłą wodę użytkową w okolice punktów poboru. Odbywa się to w ten sposób, że pompa się uruchamia, ciepła woda jest wypychana w okolice poboru przy kranach, prysznicu i wraca tą rurką z powrotem do baniaka już w połowie, w tym miejscu, na przykład jeśli chodzi o mój zasobnik ciepłej wody użytkowej. Ktoś mógłby powiedzieć, że można pompę włączyć cały czas i będzie to działało bez żadnych tam uczenia się, bez dodatkowych czujników temperatury. No i tutaj znów pojawia się drugi czynnik ekonomiczny. Jeżeli ta pompa pracowałaby cały czas, no to tracimy energię, ponieważ pompa pracuje. Dodatkowo pompa się zużywa. Jeżeli pompa będzie pracować 8 godzin dziennie, a 24 godziny dziennie, no to dwa razy szybciej się zużyje, prawda? Druga sprawa, jeżeli będziemy cały czas ten obiekt ciepłej użytkowej wody trzymać ciepły, no to też pojawiają się straty ciepła. Pomimo tego, że założyłem tutaj tą izolację, no to do obiegu ciepłej wody użytkowej warto jest tą izolację założyć znacznie grubszą. Jako że tutaj był budynek remontowany, no to nie miałem możliwości wstawić na przykład ocieplenia 2 czy 3 centymetrów ścianki, ponieważ nie zmieściłoby się to u mnie w wylewce. Natomiast jeśli budujecie nowy dom, no to warto przewidzieć konkretną grubą izolację na rury ciepłej wody, po to właśnie, żeby ten układ cyrkulacji nie obciążał dodatkowo waszego budżetu. Pompa, którą zainstalowałem w moim układzie, jest to pompa Grumfrost Comfort PM Auto Adapt. Posiada ona czujnik, który montujemy na głównej rurze od ciepłej wody i od tego czasu, jeżeli pompa jest podłączona do zasilania, pompa uczy się tego, kiedy potrzebujemy ciepłą wodę użytkową. Po 14 dniach praktycznie przewiduje zapotrzebowanie na ciepłą wodę. I tutaj, pomimo tego, że ona jak gdyby 14 dni uczyła się, kiedy potrzebujemy ciepłej wody, ponieważ sprawdzała za pomocą czujnika, czy ta woda jest pobierana, czy nie, no to ona cały czas uczy się. Jeżeli przez dłuższy okres nie wykrywa poboru ciepłej wody użytkowej, no to przechodzi w stan wakacyjny. Jest to bardzo ważne, ponieważ taka pompa działa 3 godziny dziennie. Taki tryb pracy zaoszczędza energię elektryczną i ciepło, które by było wytracane w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Pompa także uwzględnia weekendy. Jeżeli chodzi o tą pompę, no to posiada ona 3 różne tryby pracy. Jest to tryb auto-adapt. W tym trybie pompa uczy się zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej w danym budynku i potem zgodnie z tym planem włącza się o odpowiedniej porze. Następnym trybem jest tryb 100%. Pompa w tym trybie pracuje cały czas. I trzeci tryb to jest tryb temperaturowy. Moim zdaniem też jest bardzo dobry, ponieważ w tym trybie pompa sprawdza sobie temperaturę wody na głównym rurociągu ciepłej wody użytkowej i jeżeli ta temperatura spada, pompa się uruchamia, żeby dogrzać cały układ cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Jeżeli chodzi o mnie, no to będę chciał sprawdzić ten tryb autoadaptacji. Jeżeli on się nie sprawdzi, no to przejdę na tryb temperaturowy. Jeżeli zakupicie sobie zwykłą pompę, która będzie tylko pompować wodę, no to będziecie musieli zadbać o to, żeby ta pompa była odpowiednio sterowana. Jeżeli chodzi o sterowanie takich pomp, no to można je podłączyć do czujek i jeżeli czujka wykryje ruch w kuchni albo w łazience, no to automatycznie uruchomi pompę i zanim osoba zdąży odkręcić kran, no to ta pompa już będzie pracować.
i dostarczać ciepłą wodę użytkową. Za pomocą tego przycisku możemy przełączać sobie tryby. Pompa posiada dodatkową opcję dezynfekcji. Jak to działa? Piec będzie miał nastawiony, że co określony czas będzie podgrzewał wodę w zasobniku do temperatury, która zabije wszystkie bakterie wewnątrz zasobnika. Jest to bardzo ważne, ponieważ te bakterie mogłyby się namnożyć i zagrozić naszemu zdrowiu. Dlatego pompa wykrywa podniesienie tej temperatury w obiegu i jeżeli wykryje właśnie wyższą temperaturę, no to włączy się na dłuższy czas, żeby zdezynfekować cały układ cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdzi się z piecem gazowym, pompą ciepła czy innego rodzaju piecem, który jesteście w stanie wyregulować tak, żeby nie musiał on grzać do wysokich temperatur zasobnika ciepłej wody użytkowej. Jeżeli w zasobniku będziecie mieli 90 stopni i będziecie te 90 stopni wysyłać w układ cyrkulacji, no to będziecie mieli duże straty energii i dodatkowo ktoś może się poparzyć. Dlatego używając cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w instalacji, gdzie ten zasobnik może zagrzać wodę do znacznych temperatur, no to trzeba pomyśleć, jak rozwiązać właśnie mieszanie tej wody tak, żeby wysyłać w ten układ cyrkulacji wodę o mniejszej temperaturze. W moim przypadku będę próbował utrzymywać temperaturę w zasobniku na 55 stopniach i co jakiś czas będzie ta woda podgrzewana do wyższych temperatur, żeby pozbyć się bakterii Legionelli. Pompę zamontuję w ten sposób w układzie, że będzie ona bezpośrednio wtłaczała tą wodę, która wraca z obiegu, do zasobnika. Jeżeli byśmy tą pompę zamocowali na wyjściu, no to gdyby na przykład w kilku miejscach ktoś zaczął pobierać ciepłą wodę użytkową, no to ta pompa mogłaby zmniejszyć przepływ. A jeżeli będzie na powrocie z cyrkulacji, na tej rurze w moim przypadku jest to 17 TC, no to spełni ona w 100% swoje zadanie. Jeżeli chodzi o cyrkulację ciepłej wody użytkowej, no to w nie każdych warunkach jest to konieczne zakładanie takiego obiegu. Może się zdarzyć, że będziecie mieli piecyk, nie wiem, w tym samym pomieszczeniu, gdzie łazienka, i wtedy zakładanie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej będzie miało znikome korzyści. Szacuje się, że jeżeli w rurkach, które prowadzą do odpowiednich ujęć wody ciepłej, znajduje się więcej niż 3 litry wody, no to już trzeba założyć cyrkulację ciepłej wody użytkowej. I to nie jest coś takiego, że widzi mi się, tylko regulują to przepisy poszczególnych krajów. Jeżeli chodzi o pompę Grundfos, no to tutaj będę musiał zrobić małą przeróbkę. Dam 2 śrubunki, 2 zawory, tak żeby można było w bardzo łatwy sposób w razie zużycia się tej pompy wymienić ją na nową. No i teraz opowiem Wam, czego oczekuję od tego układu. Oczekuję czegoś takiego, że idąc pod prysznic będę czekał maksymalnie, nie wiem, 5 sekund, aż będzie ciepła woda leciała z prysznica. Dodatkowo będę mógł wyłączyć tą ciepłą wodę podczas nakładania szamponu, żelu pod prysznic. Chodzi o to, żeby się dobrze namydlić i potem cały ten brud z całego dnia spłukać i być czystym. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!